Dwa, jeden. Chyba jesteśmy na żywo. Momencik, jeszcze chwilę zaczekamy. Dobrze. Jeżeli ktoś jest już z nami, to ja bardzo proszę o serduszka, o lajki, żebyśmy wiedzieli, że Państwo jesteście z nami. Czy mnie słychać, Panie Macieju, Pani Jesteśmy. tak? Dobrze. Dzień Ja dobry. sobie tylko jeszcze sprawdzę, zanim się przywitamy oficjalnie. Dobrze, transmitujemy. Dobrze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Pani Zofia Kandulska, magister farmacji, oraz Pan Maciej Opel-Bronikowski, lekarz medycyny, Dzień dobry. eksperci z firmy Genaktiv. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolostrum, czyli siarze. Jest to naturalny produkt, naturalne pierwsze krople mleka mamy. Siara wytwarzana jest przez gruczoł mleczny w ostatnim okresie ciąży. I w tym składzie, takim najcenniejszym, najbogatszym, występuje do 72 godzin po urodzeniu potomstwa. Teraz prosiłabym Panią Zofię, jako eksperta, żeby powiedziała nam może, jaki skład ma to kolostrum właśnie pozyskiwane do 72 godzin po okresie urodzenia potomstwa. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że możemy o kolostrum trochę opowiedzieć Państwu. Tak jak Pani powiedziała, kolostrum jest produktem całkowicie naturalnym. Jest mieszaniną, w jego skład wchodzi około 250 różnych związków, z czego część właśnie ma takie działanie bioaktywne. Najważniejsze związki to laktoferyna, laktoperoksydaza, lizozym, laktoglobulina, czynniki wzrostu i immunoglobuliny. To wszystko to są białka. W A kształcie. jeszcze, przepraszam, wejdę w słowo, białka zawierające także aminokwasy egzogenne, prawda? Właśnie chciałam powiedzieć za chwileczkę, że właśnie w kolostrum jest bardzo wiele aminokwasów egzogennych, arginina, fenyloalanina, izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, to wszystko są aminokwasy, które musimy dostarczyć z zewnątrz, aby nasze białka były właściwie wytwarzane. W kolostrum te wszystkie składniki są bardzo łatwo przyswajalne i w dużej koncentracji. Dotyczy to również witamin i minerałów. Minerały, no właściwie wszystkie podstawowe i witaminy także, wszystkie z grupy B, witamina A, witamina E, witamina D. One wszystkie są obecne w kolostrum. To w ilościach może niedużych, ale są bardzo dobrze przyswajalne. To może tyle o takich podstawowych informacjach dotyczących składu kolostrum. Ja jeszcze spytam, bo faktycznie w tych 72 godzinach pierwszych, takich kluczowych, to jest pewien taki skład unikalny, skład, który też charakteryzują pewne proporcje, tak? Ja doczytałam na jednym z materiałów, że 60% suchej masy siary w tych pierwszych godzinach stanowią właśnie białka i peptydy. To się, później te proporcje się zmieniają. Tak, to prawda. To, co jest bardzo istotne, najbogatsze jest to kolostrum pobierane z pierwszego udoju. Teraz w zasadzie w ciągu 1-2 godzin po wycieleniu. Wówczas to jest właśnie około 65% białek, z czego 42% to są białka albuminowe, a tylko około 19% to są białka kazeinowe. To jest właśnie istota działania kolostrum, że tych białek albuminowych, czyli tych właśnie bioaktywnych, czyli laktoferyny, czynników wzrostu, immunoglobulin, to są wszystko białka albuminowe, zwane inaczej serwatkowymi. Ale już proszę, już po 8 godzinach o 25% spada zawartość tych białek albuminowych. Po 12 godzinach o połowę.
Po 24 godzinach to już jest tylko 25% biały albuminowy. Także po 72 godzinach to jest już naprawdę tylko 8%. Podczas gdy przy pierwszym doju, przypomnę, było 42%. No właśnie, dlatego tak bardzo istotny jest ten proces pozyskiwania, tak, żeby zdążyć w tym czasie tych 72 godzin pozyskać, bo to jest najwartościowsze kolostrum. No najwartościowsze jest z pierwszego tak doju, bo no już nawet po 8 godzinach, jak powiedziałam, to już jest o 25% mniej. No właśnie. Pani, ja, jeżeli mogę dodać taki komentarz, tak to natura stworzyła, że matce tuż przed porodem ta najważniejsza część pokarmu, którego matka przekazuje swojemu dziecku, czyli siara, ona zbierana jest w gruczołach mlecznych. I zaraz po porodzie, każdy z nas to wie, że ten pokarm musi być przekazany dziecku nowonarodzonemu. Dlatego tak ważne też jest, jeżeli chodzi o człowieka, żeby promować urodzenia naturalne, gdzie tego kolostrum matki jest najwięcej w gruczole mlecznym i zaraz po tym porodzie, właściwie w ciągu pierwszej godziny, dwóch, to dziecko powinno zostać nakarmione. W ten sposób matka przekazuje cały swój układ odpornościowy, ponieważ no, nowonarodzone dziecko, czy każdy praktycznie tak jest całkowicie nieodporny na czynniki zewnętrzne. I to tą pierwszą odporność otrzymuje od matki. Natychmiast, bardzo szybko to kolostrum zmienia się w zwykłe mleko, ponieważ to ma być już następne podawanie kolostrum, czy mleka już de facto, to ma być przede wszystkim dostarczane substancje odżywcze, a nie odporność. To jest bardzo istotne, dlatego też tak ważny jest ten czas pobrania kolostrum. Właśnie, bo układ odpornościowy dziecka kształtuje się w sumie do drugiego roku życia, z tego co pamiętam. Dlatego taka wyprawka, można powiedzieć, w cudzysłowie, w postaci siary jest tak ważna dla młodego organizmu, aby mógł sobie radzić ze wszystkimi patogenami, które spotka tuż po urodzeniu. To prawda. Ja mam takie pytanie do Państwa. Firma Genactive, producent właśnie preparatów na bazie siary bydlęcej, ale także mleka, ale także klaczy, tak, bo o tym powiemy sobie za chwilkę, ma własne hodowle. Macie Państwo własne hodowle i tak naprawdę cały proces wytwarzania kontrolujecie. Jak to się po prostu odbywa? Czy możecie Państwo powiedzieć, jakby przejść przez te poszczególne etapy wytwarzania kolostrum? Dobrze. No przede wszystkim bardzo istotne jest, w jaki sposób pozyskuje się to kolostrum. Czas, o czasie pozyskania, no to już mówiliśmy, ale również my jako firma Genactive pozyskujemy, jesteśmy chyba jedną z nielicznych firm, a być może jedyną w Polsce na razie, która kontroluje cały proces pozyskiwania i produkcji kolostrum. Posiadamy i to kolostrum pozyskujemy tylko i wyłącznie od wybitnie mlecznych krów, z najlepszych obór, które są zlokalizowane w Wielkopolsce. I tutaj hodowcy kładą przede wszystkim szczególny nacisk na taki dobrostan zwierząt, czyli dbają o cechy, które dotyczą na przykład jak na długowieczność, o zdrowie, sprawność produkcyjną. I tak naprawdę są to główną produkcją tej gospodarstw jest mleko. Ale my pozyskujemy kolostrum, to pozyskiwanie kolostrum musi się przede wszystkim odbywać bez szkody dla zdrowia nowonarodzonych cielaków. Dlatego też firma Kolostrum pobiera przede wszystkim to kolostrum tylko i wyłącznie z pierwszego doju po ocieleniu, bo najczęściej jest to mniej więcej 2 godziny po porodzie i pozyskujemy tylko taką ilość kolostrum, którego nie wypije nowonarodzony cielak. Następnie to kolostrum jest zbierane, jest zamrażane i liofilizowane. To jest bardzo ważny też ten proces, aby uzyskać produkt najbardziej podobny do produktu naturalnego. Również to, co jest ważne i z czym możemy się pochwalić, to, że aby to kolostrum było najwyższej jakości, pamiętać trzeba, że najlepiej pozyskiwać kolostrum w dużych gospodarstwach, gdzie jest co najmniej stado 1000 czy nawet więcej krów mlecznych. Dlaczego? Bo kontrola jest dużo łatwiejsza.
Bardzo trudno zebrać kolostrum z wielu różnych małych gospodarstw, przewieźć to. Ten proces się wydłuża. Kontrola, czy ten gospodarz pobierze rzeczywiście z pierwszego doju, czy być może z dwóch, trzech dni, w jakich warunkach higienicznych, czy ta krowa jest w pełni zdrowa. Tutaj kontrola w tak dużym stadzie jest dużo łatwiejsza. My wiemy, że jeżeli, chociaż na przykładowo, jeżeli krowa otrzymywa antybiotyki wcześniej, jeżeli są jakieś choroby zapalne wymiot, w takim przypadku absolutnie nie można takiego kolostrum pobierać. Tym się też możemy pochwalić, no to jest też mleko klaczy. Tutaj mamy swoje, my jesteśmy właścicielem swojego stada klaczy, które żyją w przepięknym miejscu w obszarze Natura 2000, gdzie do swojej dyspozycji wyłącznej, można powiedzieć, mają 50 hektarów pastwisk. Ale chciałbym podkreślić jeszcze jedno, bo parę razy już się zauważyliśmy, że wiele osób to myli. Kolostrum a mleko klaczy. Kolostrum to jest mleko z pierwszych tam godzin pozyskiwania po porodzie, a mleko klaczy no to jest pozyskiwane już mniej więcej 2 miesiące po porodzie. Dlaczego? Nowonarodzony źrebak, który się rodzi, on musi otrzymać całą ilość kolostrum od swojej matki. A po drugie, też dopiero możemy doić klacz mniej więcej po 2 miesiącach, kiedy źrebak może otrzymywać inne pasze stałe. Czyli jeszcze dodatkowa informacja, dojmy tylko i wyłącznie raz dziennie. Ponieważ potem no, źrebak wychodzi na pastwisko z matką i on tak naprawdę cały czas, mówiąc tak skrótowo, podpija to mleko od matki. Także też ważne, żeby o to dbać. A proszę mi powiedzieć, bo tutaj Pan wspomniał, że to mleko klaczy pozyskujecie później. Jak to się ma do tych składników aktywnych, o których mówiliśmy wcześniej? No, wynika to też trochę przede wszystkim mleku klaczy. Tak, no, tak jak mówiłem, kolostrum od klaczy absolutnie nie możemy pozyskać. Jeżeli ktokolwiek by chciał pozyskać, no to jest to praktycznie no, takie nieetyczne zachowania wobec przede wszystkim zwierząt. Ponieważ źrebak nie otrzymując kolostrum praktycznie ma duże szanse, no, że nie przeżyje. Ale mleko klaczy ma bardzo istotne cechy, które my wykorzystujemy. Ponieważ mleko klaczy jest mlekiem najbardziej podobnym w swoim składzie do mleka kobiecego. Jest to odróżnienie od mleka krowiego, które jest mlekiem typu kazeinowego, to jest to typu, mleko typu albuminowego, gdzie jest w mleku klaczy najwyższe stężenie lizozymu, czyli silnie przeciwzapalnej, przeciwbakteryjnej substancji. Również w mleku kobiecym jest, no można powiedzieć, porównując, jest to ponad 50% wszystkich białek, a w mleku klaczy to jest około 40%, czyli ta różnica między mlekiem kobiecym a klaczy jest niewielka. Podczas gdy w mleku krowim tych białek jest poniżej 20%, także różnica jest duża. Druga rzecz, którą my wykorzystujemy, dlaczego też to mleko kobyle czy klaczy wykorzystujemy, ponieważ osoby, które potencjalnie mogą być uczulone na białka mleka krowiego, najczęściej nie są uczulone na mleko, właśnie mleko kobyle. To jest, no, były badania prowadzone, że około 4% tych pacjentów jest, może być również, które są uczulone na białka mleka krowiego, może być uczulone na mleko kobyle. Czyli generalnie osoby, które mają przeciwwskazanie, źle reagują na kolostrum, z racji różnych reakcji alergicznych, mogą pokusić się o stosowanie kolostrum pozyskiwanego, znaczy nie kolostrum, tak, tylko produktu pozyskiwanego z mleka, znaczy mleko klaczy, tak? Tak. Tak. W mleku klaczy też mamy laktoferyny, chociaż może nie w takiej ilości jak kolostrum. Jest no duża, jak już Maciej wspomniał, duża zawartość lizozymu, ale także wiele egzogennych aminokwasów i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Proszę Państwa, ja mam takie pytanie od naszego, tutaj od naszej słuchaczki. Może teraz przeczytam, czy istnieją jakieś przeciwwskazania do stosowania tego preparatu, czy można je podawać niemowlęciu, które ze względów zdrowotnych
to w jakim etapie, na jakim etapie, kiedy? Generalnie głównymi przeciwwskazaniami do stosowania kolostrum czy mleka klaczy, no to jest uczulenie. Uczulenie na białka mleka krowiego, to wtedy trzeba na pewno z ostrożnością. Jeżeli chodzi o podawanie niemowlęciu kolostrum czy mleka klaczy, no to muszę zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że my nie możemy autorytarnie powiedzieć tak, jak najbardziej proszę zastosować, ponieważ to jest, nasze produkty są suplementami diety, czyli one mają w pewien sposób wspomagać prawidłowe odżywianie. I zawsze należy takie pytanie zadać lekarzowi prowadzącemu, zwłaszcza jeżeli to dotyczy dzieci. Suplementy można bezpiecznie stosować na pewno od ukończenia drugiego roku życia. To jest to, co pani na początku mówiła, że ten układ nasz odpornościowy dojrzewa w pierwszych dwóch latach życia. I jeżeli nie ma potrzeby stosowania dodatkowych substancji różnych, to dajmy też naszej naturze, też temu rozwojowi szansę tego prawidłowego rozwoju. Ale myślę, że jeżeli dziecko nie może być karmione piersią, to na pewno warto zadać pytanie takie lekarzowi prowadzącemu, bo on o tym dziecku wie najlepiej. My tutaj jakby z poziomu kamery internetowej absolutnie nie możemy rekomendować, czy możemy tylko podpowiedzieć, ale na pewno nie możemy w 100% powiedzieć tak, jak najbardziej jest to bezpieczne. Jasne. Ja jeszcze właśnie wracając do tego, że kolostrum, to co pan powiedział, jest suplementem, a więc ma za zadanie wspomagać, odżywiać, nie leczyć. Chciałam się spytać, wracając jeszcze do tych etapów produkcji, pozyskiwania, czy produkt, który przychodzi właśnie pozyskany od tego stada, każda partia podlega u państwa już na etapie produkcji kontroli. Jak to się odbywa? Kontroli jakości, zawartości składników odżywczych, bo wiadomo, że te proporcje też się mogą różnić w zależności od tego, od jakiego egzemplarza, że tak powiem, są pozyskiwane. Tak, to prawda, to jest produkt naturalny i mamy filozofię, że nie wpływamy, także my nie standaryzujemy naszych produktów, my po prostu je przekazujemy w takim stanie, w jakim pozyskamy od naszych krów. Ale oczywiście każda partia jest badana. Każda partia jest badana mikrobiologicznie. Przyjmujemy do wiadomości, że skład tych bioaktywnych czynników może się odrobinę różnić w zależności od paszy, jaką otrzymuje krowa, od pory roku, właśnie od indywidualnie od krowy, ale to są różnice niewielkie. Natomiast inne badania są oczywiście prowadzone właśnie na mikrobiologiczne, czy badania czystości, oczywiście tak. Też miałam pytanie, które padło zadać. Gotowy produkt, już mówiąc o gotowym produkcie, czy w tym gotowym produkcie stosujecie państwo, bo to też jest bardzo ważne dla niektórych osób, jakieś wypełniacze, jakieś konserwanty, tak, bo jest to zamknięte w saszetkach, czy jest to zakapsułkowane i jak to wygląda? W każdej kapsułce produktu kolostrygi znajduje się wyłącznie, tylko i wyłącznie 200 mg liofilizowanego kolostru. Nie ma nic innego. Kapsułka, którą używamy, jest budowana z celulozy. Natomiast w każdej saszetce znajduje się 500 mg kolostru i 500 mg liofilizatu banana. Banan jest tutaj dodawany w celu poprawy smaku. Chociaż samo kolostrum jest takie raczej bez smaku. Ale to najczęściej jest produkt dla dzieci, w związku z tym banan troszeczkę słodzi. Nie ma w saszetce żadnych innych substancji, właśnie tylko te dwa liofilizaty, kolostrum i banan. Nie stosujemy żadnych konserwantów, żadnych wypełniaczy, żadnych nośników, niczego. Jaki jest termin przydatności, jak po otwarciu saszetki oczywiście od razu ją zużywamy, natomiast jaki jest termin przydatności produktu?
do spożycia, od momentu, kiedy zostanie kupiony, tak, konkretnej partii? Od momentu produkcji to jest 1,5 roku. Niemniej my produkujemy w bardzo niewielkich partiach, które sądzimy, że sprzedadzą się w przeciągu 2-3 miesięcy. No tak właśnie po to, żeby zostały użyte jak najszybciej. To też wynika z naszego cyklu produkcyjnego. Pobieramy kolostrum, tak, zamrażamy, liofilizujemy i następnie pakujemy do już produktu gotowego. Czyli jakby ta produkcja, no tak jak w naturze, cały czas ona trwa przez cały rok. Nie robimy czegoś takiego, że produkujemy od razu ogromną ilość produktu, która zalega w magazynie. Jasne. Jest to produkt, który podawany jest między innymi dzieciom. Ja dostałam też z grupy od rodziców takie sygnały, że właśnie dziecko nie toleruje, tak, jakoś nie chce tego produktu zażywać. Mama podaje zgodnie ze wskazaniem, to znaczy przed śniadaniem. I ja mam takie pytanie, czy to, że jest kolostrum podawane na czczo przed śniadaniem, to jest taki jakby, jest to takie wskazanie, którego nie można zmienić, czy można podać kolostrum na przykład w trakcie, czy po obiedzie, po śniadaniu, w trakcie posiłku. Jakie to ma znaczenie, bo to też z punktu widzenia rodzica jest bardzo istotne. Rozumiem. No bardzo ważne jest, żeby kolostrum nie zostało przyjęte podczas posiłku czy bezpośrednio po posiłku. To jest tak niewielka ilość, tak w kapsułce 200 mg, w saszetce 500 mg. Jak to się zmiesza z pokarmem, no wówczas to przyswajanie może być trudniejsze, może być słabsze. Może taką bym podała radę. Nie wiem, czy pani, która to pytanie zadała, czy stosuje kapsułkę, czy saszetkę. No dziecku najlepiej podawać proszek, można otworzyć kapsułkę, wysypać lub saszetkę. Nie ma problemu, z wielką ilością na przykład, nie wiem, jogurtu czy serka. Wówczas dziecko nawet nie poczuje, że coś takiego połknęło. Nie musi też być to rano, może to być na przykład wieczorem, przed spaniem, kiedy kolacja jest na przykład o godzinie 19, a dziecko idzie spać o 21. Ten żołądek już na pewno jest pusty i wtedy można podać. Tutaj mi się jeszcze pani Zofia rodzi takie pytanie od razu, bo my dość mocno na różnych naszych grupach dyskutujemy też o interakcjach, mając pacjentów właśnie z chorobami przewlekłymi. Jak tutaj jest w przypadku kolostrum? Jest to produkt naturalny, tak? Natomiast czy istnieją jakieś interakcje? Mówiła pani o tym, że faktycznie warto przed jedzeniem zachować także może odstęp właśnie po jedzeniu tych 2 godzin. Tak. Natomiast czy z jakimiś innymi lekami, czy nie wiem, z suplementami, które ludzie czasami przyjmują? Czy jakieś interakcje Państwu są wiadome, czy to nie ma wpływu? Do tej pory nie mieliśmy. Nie obserwowaliśmy i nikt nam nie też nie wskazywał. Wszystkie badania naukowe, które są dostępne, mówią o tym, że profil bezpieczeństwa jest bardzo wysoki kolostrum, że kolostrum jest jako produkt naturalny. No, to jest trochę tak jakby rozmowa na temat mleka też, czy nie wiem. No tak. Normalnego pokarmu, tak? I oczywiście, jeżeli ktoś jest uczulony, no to może jak na białka może być jakieś reakcje uczuleniowe, ale to też nie są jakieś. To nie są jakieś, na pewno nie są to interakcje. Nigdy nikt nie wskazywał, a tych badań naukowych na kolostrum, no to są już tysiące, także gdyby cokolwiek takiego się pojawiło, na pewno byśmy też i to znaleźli, żeby ostrzegać inne osoby stosujące. Ja jeszcze tutaj powiem naszym słuchaczom, że po zakończeniu transmisji ona będzie oczywiście dostępna na profilu Radio Kliniki, a także na prowadzonych przez nas grupach. Będzie Was zachęcam. Poza tym, po zakończeniu transmisji udostępnimy taką pewną bazę wiedzy, żebyście mogli Państwo sobie bezpośrednio już sięgnąć do źródeł. Wracając jeszcze do właśnie badań,
Ja natrafiłam na takie badania dotyczące przywracania szczelności bariery jelitowej. Tak? One były prowadzone bodajże przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Panie doktorze, może pan powie coś więcej, jeżeli mogę prosić, o tym przywracaniu szczelności bariery jelitowej i wynikach tych badań. No nie ukrywam, że może no jesteśmy tym badaniem oczarowani. Przede wszystkim dlatego, że akurat naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zdecydowali się na zastosowanie naszego kolostrum, właśnie firmy Genactive, bo wyszli z założenia, że w tych badaniach należy zastosować najlepszej jakości kolostrum. Ale te badania o tyle to są ciekawe, które są właśnie były przeprowadzane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny. Badanie udowodniło, iż kolostrum jest tak naprawdę w tej chwili jedynym produktem o udowodnionym działaniu uszczelniającym barierę jelitową. Dodatkowo też tym bardzo ważnym aspektem tego badania jest bardzo krótki, bo tylko 3-tygodniowy okres suplementacji kolostrum, który spowodował tą znaczącą, statystycznie znamienną poprawę parametrów szczelności jelit. Ja może nie będę już wchodził w szczegóły, jakie tam parametry były badane przed i po badaniu, no ale rzeczywiście sami naukowcy też byli zaskoczeni przede wszystkim szybkością i znaczącą różnicą w poprawie tych parametrów. Co jeszcze też ciekawe, że ci pacjenci otrzymywali tak naprawdę typową dawkę, 2 razy dziennie po 500 mg kolostrum i już tak niewielka dawka poprawiła te parametry. A również, jako że to było badanie prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, to była podwójnie ślepa próba, czyli ani lekarz, ani pacjent nie wiedział, co otrzymuje, czy otrzymuje placebo, czy otrzymuje kolostrum, to tu stwierdzono też u tych pacjentów otrzymujących placebo, czyli de facto to była serwatka, nie stwierdzono absolutnie poprawy parametrów szczelności, a nawet ona się tam trochę pogarszała. Czyli jakby podsumowując, najważniejsze jest to, że środowiska naukowe w tej chwili coraz częściej zwracają uwagę, że te nieszczelne jelita mogą być przyczyną wielu chorób, zwłaszcza tych chorób o podłożu autoimmunologicznym. To są oczywiście na razie hipotezy, ale to środowisko już naukowe w tej chwili coraz częściej na to wskazuje. Także szczelne, czyli zdrowe jelita, no to zdrowie całego organizmu na pewno. No właśnie, czy mówimy szczelne, tak, bo generalnie jelita nie mogą być szczelne, tak, ale tutaj nam chodzi o taką szczelność. Aby nie przenikały. Prawidłowo do płonce. Tak. Nie ma nigdy w naturze sytuacji idealnej, czyli nie wiem, zawsze te nasze jelita są szczelne. Szczelne na zasadzie takiej, że nie przepuszczają większych, załóżmy białek, prawda, większych cząstek, na przykład już polipeptydu, bo generalnie jelita oczywiście muszą przepuszczać, bo w ten sposób się odżywiamy, ale to są aminokwasy, monocukry, prawda, tak to działa. Z drugiej strony rozszczelnienie jelit też czasami jest takim procesem pozytywnym, oczyszczającym, tak. Biegunka. Na przykład biegunka, tak? No to jest często jest jakby ochrona organizmu. I dodatkowo te nasze jelita podlegają różnym czynnikom zewnętrznym. No, stan zapalny jelit spowodowany chorobami, spowodowany antybiotykoterapią, również stresem. To powoduje rozszczelnianie tych jelit, stany zapalne. Dlatego też tak ważne jest jakby dbanie, bo dbając o te jelita, dbamy też o cały stan naszego zdrowia. No właśnie, a proszę mi powiedzieć, bo też my dużo poświęcamy uwagi probiotykom i też roli probiotyków w zapobieganiu dysbiozie, tak? Jak ma się właśnie ta probiotykoterapia, może pan doktor analizując różne badania wie, do właśnie porównując tak z działaniem kolostrum na przywracanie właśnie tej szczelności bariery. Znaczy, są badania, ja już teraz nie pamiętam tak z głowy, kiedy to zostało opublikowane, które też prowadzono badania nad jednymi ze szczepów probiotycznych
I również akurat ten jeden z tych szczepów, a tych szczepów mamy wiadomo, no to są miliony praktycznie. Wiadomo, tak. Rzeczywiście też jakby spowodował pewną poprawę szczelności jelit. Także to te probiotyki też mają swoje duże znaczenie, ale różnica jest ogromna. W tamtym badaniu pacjenci byli suplementowani tymi szczepami probiotycznymi ponad 3 miesiące. A no wiadomo, każdy z nas jest jaki jest i to, żeby stosować, lepiej łatwiej zastosować jakiś produkt przez miesiąc, dwa miesiące, niż być codziennie pamiętać, że trzeba tam określoną dawkę przyjąć przez okres 3, 4, 5 miesięcy. Z drugiej strony to, co pani mówi, no, probiotyki na pewno to są produkty bardzo również potrzebne naszemu organizmowi, ale no, ważny jest wybór jak najlepszej jakości tego probiotyku. Trochę tak jak z kolostrum, prawda? Bo różne kolostrum są na rynku. Na pewno kolostrum bardzo dobrze przygotowuje jelita do zagnieżdżenia się tej prawidłowej flory bakteryjnej. Z prebiotykiem. Z prebiotykiem. Jest takim typowym prebiotykiem. Więc pytanie. Każdy z nas ma swój unikalny mikrobiom, taki dla niego, jego reprezentujący, prawda? Dokładnie. Na pewno jest bardzo korzystnie wspierać te swoje naturalne bakterie, które posiadamy. Także mi się wydaje, kończąc, ważne jest też te własne doświadczenia, czy pacjentów, czy też lekarzy, którzy zalecają, jakie szczepy probiotyczne warto zastosować, a na pewno nie można zapomnieć o kolostrum, aby przygotować to podłoże do zagnieżdżenia się tej prawidłowej flory bakteryjnej. Ja tutaj wspomnę, bo też natrafiłam na taką ciekawostkę, że Amisze, tak, znani ze swojego stylu życia, ze swojego takiego zdrowego podejścia, tak teraz różnego od naszego tutaj współczesnego, stosują kolostrum, siarę, powszechnie jako środek zapobiegający, leczący infekcje. Ja tutaj właśnie też jeszcze nawiązując do tego, chciałam spytać, bo też były badania, jeżeli chodzi o takie infekcje grypowe, tak, prowadzone z udziałem kolostrum właśnie. Też może albo panią Zofię, pana Macieja o tutaj skomentowanie tego. Dobrze. Bo wiem, że też w przypadku pacjentów właśnie zagrożonych tymi incydentami sercowo-naczyniowymi, to też ma duże znaczenie, tak? Dobrze, to może ja tak, bo to badanie było, o którym pani wspomina, opublikowane było w 2007 roku, także trochę już czasu minęło. Ale było ono przeprowadzone we Włoszech. Ja i pamiętam, że też również pacjenci byli podzieleni na, znaczy były to. Badanie było przeprowadzane w dwóch etapach. W pierwszym etapie brali udział pacjenci zdrowi. Ci pacjenci zostali podzieleni na cztery grupy. Grupa, która nie otrzymywała żadnej profilaktyki, grupa otrzymująca szczepionkę przeciw grypie, grupa, która otrzymywała szczepionkę przeciw grypie plus kolostrum, jak również grupa, która otrzymywała tylko i wyłącznie kolostrum. Te grupy były znaczące statystycznie, bo każda z grup posiadała około 40 pacjentów. I wyniki były bardzo zaskakujące, ponieważ okazało się, że całkowita liczba dni choroby w grupie kontrolnej, tej, która nie otrzymywała żadnej profilaktyki, i w grupie zaszczepionej, czyli gdzie tam dostano tylko szczepionkę, była trzykrotnie wyższa niż w grupie otrzymującej kolostrum lub kolostrum plus szczepionka przeciw grypie. Ja to od razu chciałem może podkreślić, że my nie jesteśmy przeciwnikami szczepień, żeby to od razu jest dosyć taka modna w tej chwili dyskusja, bo no szczepienia jednak każdy z nas wie, który trochę czyta też i historię medycyny, uratowała dziesiątki, jak nie setki milionów ludzi na świecie. Także to był ogromny postęp medycyny, ale szczepienie, generalnie profilaktyka grypy, zwłaszcza u tej grupy pacjentów z zagrożonych chorobami naczyniowo-sercowymi, jest bardzo wysoka. I lekarze też szukają jakiegoś zabezpieczenia, więc ci pacjenci najczęściej muszą otrzymać tą szczepionkę przeciw grypie. Dlatego ja myślę, że te badania były właśnie w ten sposób były prowadzone. Każde szczepienie, każda dodatkowa jakaś immunizacja może też mieć jakieś działania uboczne.
Dlatego też kolejnym etapem tego badania było sprawdzenie tego samego działania na grupie już pacjentów z tym ryzykiem chorób naczyniowo-sercowych. Wtedy tam już była grupa, nie było grupy, która nie otrzymywała żadnej profilaktyki. Czyli była grupa, gdzie była otrzymała szczepionkę, otrzymała kolostrum lub szczepionka plus kolostrum. I również w tych grupach, gdzie była szczepionka plus kolostrum lub kolostrum, okazało się, że tych epizodów grypy było dwukrotnie mniej. Ja myślę, że jakby kończąc tą dyskusję na temat tego badania, chciałem powiedzieć, że te powyższe badania na pewno potwierdzają skuteczność i niski koszt prewencji z zastosowaniem kolostrum, zwłaszcza u tych pacjentów z ryzykiem chorób naczyniowo-sercowych. A są sytuacje, gdzie podanie szczepionki jest przeciwwskazane i wtedy wydaje się, że też naukowcy taki by wyciągnęli wniosek, że zastosowanie kolostrum może być nawet jedyną możliwością prewencji. W takich sytuacjach, gdy tej szczepionki nie możemy podać. No właśnie, a tych sytuacji jest, jakby się wydawało, no nie jest ich mało, więc te osoby, które nie mogą być zaszczepione, to są narażone na bardzo dużo różnych właśnie zagrożeń, tak? Zwłaszcza tutaj w kontekście tego układu sercowo-naczyniowego. Ja mam nadzieję, że tych badań i tych wyników pozytywnych będzie przybywać, bo wobec rosnącej antybiotykooporności to jest taki po prostu coś, co może ratować, tak? I co może zastąpić w bardzo dobry sposób. Dokładnie. Jak najbardziej. Ja mam takie jeszcze pytanie do Państwa. Jak wygląda okres suplementacji kolostrum? Jak w długim okresie czasu i też w zależności może od konkretnych grup pacjentów taka suplementacja powinna się odbywać, aby odniosła pozytywny skutek? Najczęściej tak profilaktycznie to zalecamy podawanie kolostrum przez okres kilku tygodni, 6-8 tygodni. Oczywiście to też zależy od indywidualnego przypadku. Jeżeli jest bardzo, bardzo tak duży problem z odpornością, jest potrzeba odbudowania układu immunologicznego, wówczas ten czas może się przedłużyć. Również w przypadku niektórych chorób można przyjmować kolostrum w zasadzie bez przerwy. No mam w rodzinie osobę, która w przypadku cukrzycy typu pierwszego przyjmuje kolostrum od kilku lat codziennie. Jakie są, może Pani powiedzieć, właśnie rezultaty tego? Odczuwa poprawę? Tak. Co było zadziwiające, był bardzo szybki i bardzo długi okres remisji. On się każdej osobie chorej na cukrzycę ten okres remisji się pojawia, ale trwa czasami kilka tygodni, czasami kilka miesięcy. Tutaj to były dwa lata. Dwa lata remisji, czyli odpoczynku od insulinoterapii. No to jest naprawdę bardzo krzepiące, podbudowujące, tak, że preparat może pomóc i mnie się wydaje, że on wydaje się właśnie takim idealnym kandydatem. Ja trzymam kciuki, żeby tak było, żeby tych badań przybywało, by zyskać już takie powszechne uznanie właśnie jako środek wszechstronnie wspierający odporność i regulujący właśnie ten nasz przewód pokarmowy, bo jak wiadomo, nasz styl życia niestety sprzyja temu, że różne takie choroby przewlekłe nas dotykają coraz częściej i już także i niestety tak dzieci. Mamy nadzieję, że ta liczba badań będzie się zwiększała. Mamy szereg propozycji od środowisk naukowych. Niektóre już się rozpoczęły, niektóre badania, także mamy nadzieję, że będziemy w najbliższej przyszłości już mogli coś więcej powiedzieć. Pani Zofiu, Pani Macieju, ja mam takie jeszcze pytanie tutaj od naszego słuchacza. Teraz sobie pozwolę przeczytać. Witam, przepraszam, nie wiem, czy takie pytanie już było. Czy są prowadzone badania, które mogą potwierdzić wpływ przyjmowania kolostrum na zahamowanie choroby Alzheimera? Coś,
Państwu na temat tak? Tak, to znaczy my takich badań nie prowadzimy, aczkolwiek wiele lat temu akurat to było też przez środowisko naukowców z Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Udało im się wyizolować jeden z elementów składowych kolostrum. Jest to białko bogate w prolinę, tak zwane PRP, kolostryninę. I są badania mówiące o tym, że podawanie właśnie tego białka może powodować, może nie, że zahamowanie choroby Alzheimera, ale poprawę cech poznawczych, czyli w jakiś sposób można powiedzieć też, że hamowanie choroby Alzheimera. Także tak, to jest prawda. Ja myślę, że to też jest, jeżeli chodzi o kolostrum, związane z tym, że a również mleko klaczy, w mleku klaczy na przykład, jest to bardzo ciekawe, jest sporo różnego typu neuroprzekaźników, które zauważyliśmy zwłaszcza u sportowców, którzy stosują nasze preparaty, że zwiększa się ich, nazwijmy, chęć do treningu, z czym oni często mają problem, prawda, do takiego, tak jak każdy z nas, nie? Jak ma iść na jakieś ćwiczenia na początku, ciężko nam wyjść z domu, zwłaszcza jak jest taka pogoda jak dzisiaj, czy pobiegać, czy iść na siłownię. Ja nie mówię, że teraz przed każdym wyjściem trzeba wziąć łyżeczkę kolostrum i od razu chęć do życia nam rośnie, ale jak to się mówi, coś w tym musi być, prawda? No zwłaszcza, że nasza dieta nie jest idealna. Czasami właśnie, bo też tutaj chciałam zaznaczyć, że kolostrum też nie jest takim antidotum na wszystko, tak? My musimy pamiętać o tym, żeby prowadzić ten odpowiedni styl życia, żeby jednak zwracać uwagę na to, co jemy, żeby unikać żywności przetworzonej, żeby się odpowiednio nawadniać, o czym też zapominamy. I oczywiście ta aktywność fizyczna, nawet jak nam się nie chce, warto wyjść chociaż na ten półgodzinny spacer. Tak. Musi być bardzo silnie. Mamy też takie relacje od osób, które podawały kolostrum swoim starszym rodzicom, że właśnie jakby zwiększyła się taka aktywność tych osób, tych osób starszych. No właśnie, tutaj jakie obserwujemy efekty? To już padło oczywiście w trakcie naszej rozmowy, bo oczywiście jest to wzmocnienie odporności, jest to normalizacja zaburzeń układu immunologicznego, to o tym możemy tak powiedzieć, także wzmocnienie i przywrócenie tej prawidłowej funkcji jelit po antybiotykoterapii, wydaje mi się, jest taką rzeczą bardzo, bardzo istotną. No i to, co pani właśnie powiedziała, wzmocnienie sił witalnych, tak? Także zastosowanie... Mamy bezpośrednią relację od użytkowników, to jest bardzo miłe. Także właśnie wzmocnienie, także wydaje mi się, to jest istotne, że mogą rozważyć przyjmowanie kolostrum osoby z chorobami przewlekłymi, tak? Zmagające się właśnie z niedożywieniem, które mają pewne niedobory wynikające także właśnie z choroby, z którą się zmagają. Tak, absolutnie tak. Ja mam tu jeszcze takie jedno pytanie. Pani Dorota pyta, jak rozpoznać dobrą jakość kolostrum, tak? No, państwo, wiadomo, macie swój produkt, jesteście... Państwo, chcę powiedzieć, jak rozpoznać? Czym się kierować? Dwie podstawowe cechy. Po pierwsze, powinno być to kolostrum pobierane w jak najkrótszym czasie od wycielenia, od porodu. No nie wszyscy producenci podają, tak? Właśnie. Niestety nie wszyscy podają. To jeżeli nie podają, no to jest troszeczkę już takie dyskwalifikujące, bym powiedziała. Druga rzecz to sposób suszenia. No wyłącznie liofilizacja zapewnia aktywność kolostrum. Jeżeli producent suszy metodą rozpyłową w temperaturze 160 stopni, no to te substancje aktywne, białkowe, one ulegają denaturacji. No i one, owszem, mają dalej wartość odżywczą, ale już nie mają tej bioaktywności.
No tak, te składniki. My właśnie lokalizujemy nasze kolostrum. To jest, przypomnę, suszenie metodą sublimacji. Kolostrum zostaje, czy mleko klacze zostaje zamrożone, a następnie jest lokalizowane w temperaturze poniżej 40 stopni. I to właśnie gwarantuje tak to, że te składniki bioaktywne są tak. Nad składnikami bioaktywnymi. Tak, tak. Białka nie zostają zniszczone. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, Pani Doroto, że warto też pamiętać o tym, aby stosować kolostrum, które jest w pełni naturalne. Wielu producentów usuwa pewne składowe. Bardzo wiele jest kolostrum na rynku albo produktów o nazwie kolostrum, gdzie są to produkty pozbawione tłuszczu, pozbawione kazeiny albo pozbawione laktozy. Chwalą się przede wszystkim, zwraca się uwagę na ilość immunoglobulin w kolostrum. Naturalny kolostrum jest około 20% immunoglobulin, do 30%. Chociaż akurat immunoglobuliny nie mają największego, najważniejszego znaczenia. Znaczenie ma cały kompleks wszystkich substancji. Jeżeli my byśmy usunęli tłuszcze, usunęlibyśmy też i kazeinę, czy laktozę, to w sposób naturalny ilość białek rośnie, czyli też możemy procentować zawartość tych białek rośnie. Także pamiętajmy o tym, że jeżeli już stosować kolostrum w pełni naturalne i patrzeć na to, co producent pisze. Jeżeli nie pisze, kiedy zostało pozyskane kolostrum, tak to co powiedziała Zosia, jaką sposobem jest produkowane, to lepiej się zastanowić nad tym, czy to na pewno jest najwyższej jakości kolostrum. No właśnie, tym bardziej Pan wspomniał, że pozbawiają tłuszczy, więc jak się mają wchłaniać witaminy, które się w tych tłuszczach rozpuszczają? No generalnie ja uważam, że jeżeli coś natura stworzyła, coś tak naturalnego, co ma sprzyjać temu układowi immunologicznemu, rozwijającego się dopiero życia, to nie ma co tej natury poprawiać na siłę. To jest nasza filozofia, tak. To jest nasza filozofia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że osoby, które są uczulone na przykład na kazeinę czy na laktozę, mogą mieć, albo no chociażby no cała grupa osób uczulonych na białka mleka krowiego, no to mogą mieć problemy z zastosowaniem kolostrum. No ale też nie ma na świecie produktu, który jest dostępny dla każdego, czy każda osoba może to stosować. No niestety. Ja jeszcze mam pytanie, będziemy powolutku kończyli, ale jeszcze pani Marta zadała pytanie, czy przyjmowanie kolostrum ma pozytywny wpływ na naszą skórę? Tym razem mówimy o skórze. No, proszę, może pani Zofia odpowie. To dlaczego nie ja? Ja też chcę mieć piękną skórę. Tak, oczywiście, przyjmowanie kolostrum ma wpływ na naszą skórę. Tego również mamy dowody. Współpracujemy od wielu lat z dermatologami. Produkujemy kremy, produkujemy produkty na włosy. To jest rzeczywiście zauważalne, szczególnie jeden z kremów, krem Colostygen R. Mamy ogromną liczbę informacji od pacjentów, którzy wygoili sobie odleżyny czy obrzedzenia troficzne, z którymi wcześniej nie mogli innymi środkami nie mogli sobie poradzić. To czasami naprawdę to są rzeczy niebywałe i bardzo nas to cieszy. To są też relacje bezpośrednio od użytkowników, to nie są tak. Najpiękniejsze. Teoretyczne nasze wymysły. Tutaj mam takie jeszcze pytanie, które mnie osobiście też interesuje. Jaki wpływ ma kolostrum na powikłanie, jakim jest jelitowa ucieczka białka? Mówimy o enteropatii wysiękowej. Tak? To tutaj specyficzna sytuacja, bo też dotyczy dziecka z wrodzoną wadą serca, ale przeciwwskazań wydaje mi się nie ma, prawda? Jak to wspomagająco można wykorzystać? No to mnie to akurat pytanie zaskoczyło, bo nie mamy jakichś doświadczeń, jeżeli chodzi o i myślę, że tych tutaj nie,
mało o tym słyszeliśmy. Jedyne, no, znaczy na pewno nie ma przeciwwskazań, tutaj trudno mówić o przeciwwskazaniach. Ja myślę, że jeżeli kolostrum również było stosowane i ma zastosowanie jakby we wspomaganiu kuracji w takich jednostkach chorobowych jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, to myślę, że i takie badania są, były prowadzone, zwłaszcza w Niemczech, na Uniwersytecie w Jenie, gdzie także myślę, że też tu w tym przypadku może kolostrum stabilizować tą mikrobiom jelitowy, może pomagać. Przeciwwskazanie, no to szczerze mówiąc, trudno mi tutaj znaleźć jakieś przeciwwskazanie do zastosowania. No tutaj jest taka specyficzna sytuacja, bo to też jest związane z tym, że dzieci z wrodzonymi wadami serca często nie są karmione, nie są karmione piersią, bo nie mogą być, przebywają już po urodzeniu w szpitalach, więc ten układ immunologiczny de facto nie ma jak się rozwinąć dobrze, tak? Zafunkcjonować dobrze. Takie tutaj są też dość złożone problemy. Ale to też jest taka specyficzna sytuacja, gdzie dzieci, które są obciążone no, ciężkimi chorobami, nikt z nas, który nie zna tego dziecka i ze strony też medycznej, nie jest upoważniony do, nie wiem, sugerowania zastosowania takiego albo innego produktu. Na pewno zawsze to trzeba konsultować z tym lekarzem, który no, to dziecko zna najlepiej, prawda? Bo my tylko wiemy, że jest, nie wiem, enteropatia, że jest wrodzona wada serca, ale co dalej, prawda? Tak, jeszcze inne parametry trzeba brać. Jakie jest zastosowane całościowe leczenie? Pani Irena jeszcze pyta, czy można pić siarę od wycielonej krowy? Tak. Od jakiej? Od wycielonej krowy. Tak, rozumiem, że płynie, tak? Nie, no chyba wpływ, tak. Oczywiście. W dawnych czasach, tak jak gdzieś tam czytamy, to właśnie gdzie u kogoś się wycieliła krowa, to sąsiedzi przychodzili i brali siarę, żeby chociaż odrobinę wypić. Tak. Żeby ten swój układ immunologiczny wspomóc. To oni no, oczywiście nie wiedzieli, jak to działa, ale tak powiem, taka mądrość ludowa istniała. Właśnie, czasami warto posłuchać tych mądrości ludowych, tak, bo one mają zastosowanie, przełożenie później w badaniach naukowych i się okazuje, że to nie są tylko mądrości naukowe, ale także tak, to prawda. Co de facto nam pomaga. Będziemy, szanowni państwo, powolutku kończyć. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję, bo rozwialiście dużo, wydaje mi się, dużo takich wątpliwości i uzyskaliśmy szereg cennych informacji. Ja tylko właśnie jeszcze dodam dla tych, którzy nie słyszeli, że całą bazę wiedzy, którą tutaj też jeszcze poproszę państwa o udostępnienie pewnych wyników badań, a pewnych informacji, zgromadzimy pod wydarzeniem i także postaramy się bezpośrednio na portalu radioklinika.pl oraz na naszych grupach. Moimi gośćmi byli pani Zofia Kandulska, magister farmacji oraz pan Maciej Opel-Bronikowski, lekarz medycyny z firmy Genactive. Bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia.